Za nami półfinał 14. edycji Tańca z Gwiazdami, w którym się działo. Tym razem o emocje zadbali nie tylko uczestnicy, ale także goście specjalni. Jednym z nich był Lenka Klimentowa, która w kusym stroju tancerki samby rozpaliła parkiet i zmysły widzów do czerwoności. Nie sposób oderwać wzroku od wdzięków pięknej tancerki. Półnaga Lenka Klimentowa zrobiła furorę w półfinale Tańca z Gwiazdami, ostatni odcinek 14. Edycji programu Dancing with the Stars, Taniec z Gwiazdami, widzowie z pewnością zapamiętają na bardzo długo. I to nie tylko przez fakt, że zostali wyłonieni finaliści, którzy już w tę niedzielę zawalczą o kryształową kulę, ale także za sprawą szałowych występów gości specjalnych. Już na samym początku odcinka widzowie byli świadkami występu specjalnego tancerek samby, wśród których pojawiła się świetnie znana wszystkim Lenka Klimentowa. Trzydziestotrzyletnia tancerka, która prywatnie już od wielu lat tworzy szczęśliwe małżeństwo ze znanym tancerzem Janem Klimentem, tym razem rozpaliła nie tylko taneczny parkiet, ale także zmysły wszystkich tych, którzy oglądali jej występ na widowni programu i przed telewizorami. Piękna tancerka tego wieczoru wskoczyła w charakterystyczny dla tancerek samby strój, który odsłaniał niemal całe jej ciało. Kusa kreacja w połączeniu z wyjątkowo energiczną i wyzywającą choreografią sprawiła, że widzowie zapamiętają występ pięknej Czeszki na naprawdę długo.